Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Za każdym razem, kiedy zaczynam nagrywanie z The Crew, chcę powiedzieć Need for Speed. A tym bardziej teraz, kiedy zmieni trochę tą kamerę. Kurde, coś mi tu zaplątało się. Zmieni trochę tą kamerę w grze i powiem wam, że no naprawdę, gra się po Need for Speedowsku wręcz. Dostajemy teraz więcej kasy za łupy frakcyjne na początku, gdy wbijamy po prostu do gry. I teraz mam ponad 20, a niektórzy mają i 30 tysięcy, co jest naprawdę niezłą opcją, no bo więcej kasy dostajemy. Mam 308 tysięcy, a naprawdę nie gram dużo w tę grę, wiecie. I co wam chcę dzisiaj pokazać? Dzisiaj wam chcę pokazać bardzo fajny samochód, jaki sobie ostatnio nabyłem. Jest nim Corvetta ZR1. Tylko właśnie, bo mam kilka wersji, wiecie. Torowa mi się najbardziej podoba. Chwileczkę, czy ja mam tu za cicho grę? Zaraz jeszcze wam coś powiem. Tam, za cicho. Torowa mi się najbardziej podoba, bo przed wprowadzeniem patcha ogólnie bardzo ciężko było opanować mi tę korwetę, wiecie. Strasznie zarzucało jej dupę. A ta wersja naprawdę daje radę, jeśli chodzi o przyczepność. No jak większość wersji po prostu torowych. Fucking shit. Torowych. Oh man. Się nie nadaje do zbierania. To jest, może i nie. To się nada. Jeszcze mam oczywiście wersję wyczynową tego samochodu. Oh fuck. I ogólnie wersja torowa najbardziej, jak mówię, mi się podoba. I z wyglądu, i z prowadzenia, no. Zaraz tutaj ogarnę, jak... Kurde, nie da się tym jechać samochodem po bezdroża. Dziwne, no nie? To jest to samochód, jak sama nazwa wskazuje. Torowy. O, jest skok! Będzie skok! Ja muszę sobie tu... Co się stało? A w ogóle po patchu miałem taką ciekawą sytuację. Jechałem sobie w GT 500 i robiłem jakieś wyzwanie. Wyzwanie chyba prędkości albo uciekania od strefy, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie walnąłem w trafika w tył i wyleciałem bardzo wysoko w kosmos. Jak widzieliście to? Zjeżdżam z tych kontenerów i od razu... O co chodzi? Zaraz ogarniemy. To jest jakiś bug kolejny. Skumajcie. Nie wiedziałem, że coś tu... No dobra, teraz normalnie zleciał, a wtedy jakoś tak się przyssał. No, nieważne. W każdym razie, jak się jeździ korwetą torową, korwetą ZR1 torową. Jest to naprawdę bardzo fajna wersja. Przed patchem ciężko było nawet ogarnąć na tej wersji ten samochód, ale powiem wam, że teraz już dużo lepiej się jeździ i naprawdę spoko jest. Spoko jest nawet na tej wyczynowej, którą wam może nawet dzisiaj pokażę, zobaczymy. W każdym razie torówka jest naprawdę ok. Ile pojedzie? Właśnie, sprawdźmy sobie, nie wiem, gdzie tu na Bonneville sprawdzić. Tu jest misja frakcyjna, którą się jedzie. W sumie punkt bez powrotu sobie szybko polecimy, prawda? Tak. Powinna gdzieś koło 400, jak większość samochodów torowych. Chociaż nie mam tu jeszcze wymaksowanej tej korwety. Mam 917 punktów. Trochę jeszcze jej brakuje. Będę się ścigał tutaj z Viperem, tutaj standardowo. Wow, zarzuciło. Ojejku, się patrzę na bok. Co tak mi ucieka kamera? Mi po prostu zarzuciło. Fajnie wygląda środek. Zobaczcie na te wszystkie pasy, jakieś bajery, kratownica oczywiście, czy kratę. O, kratkę bezpieczeństwa. Dobra, może jednak skupię się troszeczkę na jeździe, bo widzę, że Viperek nie zostawił. Ale nie na długo, on ma troszeczkę gorzej stuningowany ten swój samochód. Więc myślę, że nie będę miał problemu, aby go dogonić. Kurczę, ten efekt prędkości jest teraz świetny, jak się to wszystko ładnie rozmywa. A szczególnie jak się jedzie w... na wąskich drogach, jeszcze w terenie zabudowanym, albo jak w jakimś lesie, to już jest w ogóle makabra, no nie? Znaczy świetnie to wygląda i bardzo fajny feeling z jazdy jest. Ja się zawsze zastanawiałem, czy zastanawiałem, ostatnio dzisiaj się właśnie zastanawiałem nad tym, jak to jest, że ja sobie wbijam do gry i po prostu mogę bez przerwy o niej opowiadać, prawda? O tych wrażeniach z niej.
że nie muszę się jakoś specjalnie przygotowywać. Oczywiście myślę o tym przed nagraniem, co powiedzieć, ale kiedyś, jak zaczynałem w ogóle zabawę z YouTube'em, to był to bardzo duży problem. Po prostu siedziałem przed monitorem, no nie? Nagrywałem i od czasu do czasu coś tam powiedziałem. I teraz się tak właśnie zastanawiałem nad tym, jak to jest, jak to się stało, że mogę teraz o tym wszystkim mówić, prawda? Także jest pewien taki progres, no można powiedzieć, trzeba po prostu nad sobą pracować, starać się mówić po prostu podczas nagrywania coś o swoich wrażeniach, o takich naprawdę rzeczach przyziemnych, takich typowych odczuciach, jak ja to lubię mówić, po ludzku po prostu, swoimi własnymi słowami opisywać, jak ta gra wygląda. Bo ja często patrzę, na przykład zanim kupię grę, to jest praktycznie rutyna, zanim kupię grę, zawsze patrzę jakiś gameplay na YouTubie. Często jest to po prostu jakiś suchy gameplay, bez komentarza, ale czasami jest to komentarz, bo niekiedy gra wymaga tego, aby po prostu coś ktoś opowiedział o niej, tak? Jaki jest feeling z gry. Bo nieraz gra na przykład świetnie wygląda na YouTubie, a jak ją włączymy, to jest totalna lipa w ogóle, jakaś, nie wiem, paranoja. Niektóre gry na przykład strategiczne, nagrywa się, one są monotonne, to zależy oczywiście jak to opowiada, bo niektórzy uważają, że gier wyścigowych nie da się nagrywać i nie da się ich fajnie prowadzić. A niektórzy mówią, że jak ja uważam, że gry strategiczne są takie czy siakie i są po prostu nudne do nagrywania, tak? Ale być może jest osoba, która umiałaby robić to w taki sposób, że ja bym nie mógłbym oderwać od tego wzroku. Jest taki kanał na YouTubie, który i tam opowiada gościu, co ma po prostu lektorski głos, świetnie akcentuje i on nagrywa Kerbal Space Program i on tak świetnie prowadzi, to ja mam wrażenie, jakbym oglądał jakiś kanał Discovery, naprawdę. To jest świetna sprawa, uwielbiam oglądać coś takiego, jak on za każdym razem się zastanawia, jaki ma problem, co musi dodać do tego swojego pojazdu. I to jest bardzo fajna sprawa. I tak samo ja właśnie zawsze o tych samochodach staram się powiedzieć coś swoimi słowami, żeby jakby, nie wiem, przybliżyć wam to auto w grze, tak? Staram się odnosić też do innych gier, jak to się ma teraz w The Crew. I powiem wam, że właśnie w The Crew zrobili teraz tak, że ta gra raczej zbliża się bardziej do NFS-ów, jeśli chodzi o feeling jazdy. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak to po prostu czuję. Tutaj mamy testy prędkości. Ja teraz ciskam gaz do końca i korwetę troszeczkę zarzuca, przynajmniej przy starcie tak było. Teraz już jakby zaczął działać ten docisk, jeśli można to tak nazwać w tej grze. Nie wiem, czy to tak dobrze działa. O, ale gdy włączam nitro, to jest katastrofa. Zobaczymy, jak daleko dojadę w tą stronę. A tutaj się już Bonneville zaraz chyba skończy, tak coś czuję. No, już będę zwalniał. Gdzie ja pojechałem? Wracaj na drogę. Aha, to tu nie ma drogi. Świetnie, czyli muszę po prostu jechać w drugą stronę. Okej. Anulujemy. Może uda mi się wygrać jakąś część, co wy na to? Ponoć poprawili fizykę skoków. Czym to się objawia? Moi drodzy, objawia się to tym, że na przykład jak jadę samochodem offroadowym, to zauważyłem sam, no nie? O, zobaczcie, tam leci... nie wiem, czy to pokażę. O, tam leci tankowiec i myśliwiec do niego podczepiony. To tak wygląda właśnie tankowanie myśliwców w locie. Nie wiem, czy to widzicie. Może podjedziemy bliżej. A to jest ciekawe, bo są właśnie w tej grze takie smaczki. Nie mogę się wyżej spojrzeć. Są na górze ekranu. Cholera, nie widzę ich teraz. O, ja lecę sobie tam. No nieważne. W każdym razie... fizyka skoków jest poprawiona, ten samochód, gdy ląduje, to nie rzuca go jakoś śmiesznie na boki i to zdecydowanie na plus. Poza tym, obiekty. Widzieliście, że teraz potrąciłem kilka pachołków, to oczywiście te obiekty słabo się tam zawsze, słabo nas spowalniały, ale są obiekty, które naprawdę konkretnie nas spowalniały podczas wyścigu. Ja niejednokrotnie na to narzekałem. Bo jak to jest, że boty jadą sobie przez te obiekty i praktycznie w ogóle nie zwalniają, no nie? A ja dotknę tylko jakiegoś tam, nie wiem, kawałek lampy albo czegoś i od razu jest problem cholerny.
Teraz może wam zademonstruję. O, proszę, wygrałem nawet całkiem niezłą część. Czy tu będziemy mieli kawałek asfaltu? What the fuck, patrzcie, gdzie mnie zrespawnowało. Jedzie pociąg w ogóle. Z pociągiem można się fajnie bawić. To jest zajebiste, zobaczcie, przybliżamy sobie mapę i wszystko widać. Nawet jak gracz sobie jedzie w swobodnej jeździe, oczywiście inny gracz, to możemy patrzeć, gdzie on sobie jeździ, no nie? To mnie od samego początku na tych zwiastunach o The Crew jarało, że po prostu ktoś sobie przybliżał mapę, spawnował swój samochód i tyle. Zobaczcie, jak teraz ten motion blur wygląda. Wcześniej tak nie było, ten ruch nie był tak rozmyty jak teraz. Pociąg było widać bardzo, bardzo ostro, a teraz on jest rozmyty, tak? Pod wpływem właśnie tego motion blura. Strasznie to lubię. Uwielbiam w grach motion blur. Kiedyś, na przykład do Half-Life'a 2 w ogóle nie było motion blura, nic nie było takiego, no nie? Były takie, po prostu ten ruch był, nie był rozmyty. Tak samo było w Crysisie, ale później jak właśnie dodali ten motion blur, wow! Oczywiście zaczęła mi gra klatkować, ale jak to wyglądało, jaka dynamika. Coś niesamowitego. I ja zawsze to w grach właśnie lubiłem. Chociaż niektóre osoby wolą, jak właśnie wszystko jest takie ostre. Być może są do tego przyzwyczajone, bo właśnie grały przeważnie na słabszych komputerach. I ten motion blur troszeczkę, no może te krawędzie rozmywa i nie da się dobrze zrobić zakrętów w grach wyścigowych. Przeprowadziłem ciekawą rozmowę z Dzikim Kaczorem, jeszcze wczoraj po nagrywaniu, odnośnie właśnie trafików. Chodzi tutaj o to, aby właśnie w tych wyzwaniach, umiejętnościach stawać się takim duchem i przenikać przez ruch uliczny. A to dlatego, żeby właśnie robić konkretniejsze czasy, tak żeby te trafiki nie wpływały na to, jaki czas osiągamy. Bo na przykład w nocy tych trafików jest więcej, a w dzień... Przepraszam, w nocy jest mniej, a w dzień więcej. I czasami różnie się te czasy robi, ale moim zdaniem dzięki temu gra jest ciekawsza. W każdym razie zobaczcie sobie, jak teraz rozwala się obiekty. Sporo mniej prędkości się traci. Wcześniej traciło się około 20 albo i nawet więcej kilometrów na godzinę. Oczywiście nie wszystkie obiekty odbierają nam tyle samo prędkości. No. Zobaczmy sobie na przykład, jak wygląda opcja na beczkach z wodą. Nie wiem, gdzie my je tutaj spotkamy. Wiem, że gdzieś na autostradach można to spotkać. Tutaj chyba coś będzie. Będą takie obiekty do niszczenia. I naprawdę samochody się... Samochody po prostu mniej zwalniają na tym wszystkim, tak? Weźmy sobie teraz korwetę wyczynową, tak, dla odmiany. Wyczynowe i korweta ZR1. Moja korweta ZR1 wygląda tak. Ja bym ogólnie wywalił ten spoiler z tyłu. W wersji ZR1 bardzo fajnie wygląda ta taka dokładka na tylnym zderzaku na górze. I ona w 100% wystarcza. Spoiler jest zbędny, chociaż ten nawet nie wygląda aż tak źle. Jeszcze w miarę pasuje do tej korwety, mógłbym powiedzieć. Ale zobaczcie, takie obiekty lekkie, jak właśnie pachołki, jakieś kuby z wodą, takie spowalniacze. Czy nie wiem, przystanki, zobaczymy, jak przystanek. Nie, także to już dużo lepiej tutaj wygląda i naprawdę nie ma problemu. Aż takiego jak wtedy. A zobaczmy tutaj. O! Bez problemu, wtedy na pewno dużo bardziej by mnie to spowolniło niż teraz, tak? O kurde, troszeczkę sobie wgniotłem ten samochód. Ale motion blur jest, no, dynamika jazdy jest o niebo lepsza teraz, bez kitu. No dobra, korweta wyczynowa, ile mam tu po... O Boże, tu trzeba maksować ten samochód. Zainstalowałem sobie tu w ogóle felgi jakieś dziwne. To nie są felgi stylu wyścigowego. To nawet, to są chyba felgi te, offroadowe. Ale czasami niektóre offroadowe no po prostu nadają takiego fajnego, hardkorowego stylu do naszego samochodu, tak? Przynajmniej ja tak mam. Jak się driftuje korwetą teraz? Zobaczymy w ogóle, jak ona jest podatna na użycie nitro. Jak ona jest podatna na użycie nitro. No nie wiem, na pewno jest lepiej niż było to wcześniej. Przed patchem. Nie zarzuca jej tak. O, to jest otwarty garaż? Zobaczmy. Nie da się tu wjechać niestety. No dobra, umiejętności. Umiejętności, co sobie porobimy korwetą wyczynową?
No, myślę, że test podjazdu raczej nie. Chociaż niektóre testy podjazdu są umiejscowione na asfalcie. Test zbierania to też raczej się nie nadaje, bo zaraz na offroad wjedziemy. Zbieranie. Test slalomu. Precyzji. Slalom. Dobra, weźmy sobie filtry i weźmy na przykład ucieczka. To jest bardzo fajny tryb. Lubię go, też trzeba tutaj szybko jechać jak na tym. O, może tu sobie pojedziemy w tą stronę. Po prostu są nawet dwie ucieczki w Salt Lake City. Ej, nie tutaj. Myk. Fizykę skoków zaraz wam jeszcze pokażę. O ile nie zapomnę, ale nie zapomnę raczej. Sporo jest ogólnie zmian. Niektórzy właśnie pisaliście mi w komentarzach pod poprzednim filmem, że te zmiany są tak kosmetyczne, że prawie niezauważalne. Wiesz co, zgadzam się z tobą po części, bo tu nie chodzi o to, żeby coś było, wiecie, że nagle wbijacie do gry, patrzycie, włączacie, a tutaj wyskakuje wam wielkie logo Half-Life'a trójki i jest napisane Half-Life 3 potwierdzone. No nie, aż takiego szoku nie ma, no. To są zmiany kosmetyczne, które ogólnie wpływają na polepszenie jakości tej rozgrywki, przynajmniej dla mnie, tak? Jest różnica, ale nie jest ona aż tak duża, jak mogłoby się to wydawać. Kurde, gdzie ja jadę w ogóle? Wybiło mnie strasznie. Jeszcze raz pojadę. Nie wiem, czemu ja tu pojechałem. Zagadałem się chyba. Wyrzuciło mnie, nie chciałem w trafiki przywalić. No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że raz pójdzie lepiej. Co tam michało w ogóle? Chyba Nissan 370Z zrobiony na tor? Cholera wie, ale wyglądało paskudnie. Jak jakiś wampir albo coś gorszego. Never mind. Kurde, znowu ta sama sytuacja. To jest jakiś mały uskok i wtedy mnie tak głupio wybiło po prostu. Mimo, że wydawało mi się, że tutaj jest więcej tej prostej, jednak nie jest tak łatwo. Jest. Gdzie? Nie. Ach, cholera. Dopadło mnie. No właśnie, boję się, bo już na tym etapie przeważnie samochody, które mają 700 punktów w The Crew, prowadzą się jeszcze całkiem spoko, a korweta już na tym etapie prowadzi się tak sobie. Szczególnie jak dodamy nitra, no to jest katastrofa. Praktycznie nie da się jechać. Test ucieczki. Tutaj mało zdobędę, bo już widzę, że na platynę jest maksymalnie plus 5%, ale tutaj mamy na brązie plus 5%, więc na platynie powinno być dużo lepiej. I w którą stronę i jak sobie tu pojedziemy zaraz? O, już wiem jak pojedziemy, zobaczcie. Pojedziemy sobie od tej strony. Hops, i lecimy. O kurde, tu jest slalom, to nas nie interesuje. Jedziemy teraz chyba z pierwszeństwem. Tutaj trzeba delikatnie sobie hop, myknąć. No i przy wyjściu z zakrętów. Ja naprawdę nie lubię jeździć tym samochodem. Ja ogólnie lubię korwety i lubię ten model. To jest bodajże C6 korwety. Ale w tej grze to naprawdę nie da się tym jeździć, no. Ogólnie głupio tak mi mówi, że jeśli chcecie kupić jakiś tam samochód, to nie kupujcie korwety. Bo ogólnie w The Crew się tak szybko kasę zarabia, że można sobie kupić wszystkie samochody w bardzo krótkim czasie i przetestować na własnej skórze, tak? Natomiast jeśli macie wybór, to no nie polecam korwety. Jednak ten samochód nie jest aż tak dobry w prowadzeniu, jak mogłoby się wydawać. Chyba że ktoś zrobi go częściami na przyspieszenie wszystko, no to wtedy chyba sobie poradzi lepiej, będzie sobie radził lepiej ten samochód, ale no jak dla mnie nie jest aż tak dobrze i gdybym miał go kupić drugi raz, pewnie bym tego nie zrobił. Dobra, gdzie tu mamy jeszcze ucieczki? Widzę, że ucieczki są także na offroadzie. Tutaj jest właśnie na offroadzie, niestety. Test ucieczki, też offroad. Też, to sobie nie poradzę, korwetą. Tu, plus 0, świetnie. Ale na złoto w sumie, więc za platynę coś bym tam dostał. A tu, też offroad, cholera. No dobra, to zmieńmy filtry na skok. Why not? Zobaczymy przy okazji fizykę skoków, którą wam obiecałem pokazać. Offroad? Chyba nie. Nie offroad. W którą stronę tu trzeba jechać? Do tej skoczni. Aha, tu jest, dobra. No to pojedziemy sobie od tej strony.
Zobaczymy, gdzie tu się wyląduje, bo tam przecież dalej z tego co widziałem jest las albo woda. Dobra. I próbujemy. Zobaczymy, jak to będzie. O, oh, fuck. Platyna? Jest, udało się bez problemu. Świetnie. 904 punkty. To fajny skok tak na marginesie. Leci się nisko nad ziemią. Jeśli przebiega tędy jakiś wyścig, to można sobie nawet tak drogę skrócić, bo dość dobrze się tutaj ląduje. A nie wiem, czy to nie jest czasem Road 66, moi drodzy. Została dodana taka misja frakcyjna. Misję frakcji. Road 66, moi drodzy. 30 tysięcy baksów, jedziemy tutaj wyczynami od 10 do 60 minut. Ja jechałem ją chyba 27 minut z dzikim kaczorem ostatnio, jak sobie grałem. I powiem wam, że no naprawdę bardzo fajnie jest. Jedzie się taką wąską drogą głównie i są to takie obszary leśne i bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie się jedzie, tak? No ale dobra, korweta. Zobaczyliśmy sobie te skoki, ale w zasadzie nie pokazałem wam jak to, o co tutaj chodzi z tymi skokami tak naprawdę, bo wcześniej te samochody przy lądowaniu zachowywały się naprawdę bardzo, bardzo dziwnie. Potrafiło ich tak, je tak zarzucać dupę do przodu i tak dalej. Teraz tego nie ma. Ten samochód bardziej spada, tak wiecie, na przód i od razu łapie przyczepność. Wcześniej tego nie było. Tutaj mamy słynną już właściwie skocznię Salt Lake City. Jak sobie tu korweta poradzi? Ojej, ojej. Rzuca niesamowicie. Konkretnie rzuca, naprawdę. Naprawdę ten samochód sam skręca, jak się dodaje nitra. Teraz trochę lepiej, ale tu w ogóle nie ma trakcji. Uda się platynę zdobyć? Chyba tak. Złoto! Nieźle. Nie udało się nawet platyny zdobyć. Damn it. Dobra. No i jeszcze weźmy sobie... Aha, to są... umiejętności. Skok, mieliśmy precyzja. Jak sobie poradzi na precyzji korweta? Jak się nią będzie jechać? No tutaj nie wróżę raczej dobrego osiągnięcia. Tu mamy coś, ale to jest polna, tu sobie nie poradzi. Polna gruntowa po prostu. Ale tutaj może być fajnie. Hops, jest duży ruch, więc będzie ciężko. Ale my się nie boimy wyzwań, co? Dobra, do tego typu umiejętności lubię mieć kamerę z maski. Ta maska wygląda bardzo fajnie. Ja sobie zostawiłem standardowy, ten taki widok silnika, pokrywy silnika przez maskę. No dobra, ale powiem, że na całkiem nieźle, chociaż nie mamy tutaj jeszcze zakrętu. Zobaczymy, jak poradzi sobie na takim dość prostym łuku za chwilę. Jak ja sobie poradzę w korwecie. Ops, ops. Nie jest źle, nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Wolałbym nie używać tutaj nitra. Ale chcę wam też pokazać, co się właśnie z tą korwetą dzieje. Ja naprawdę tą gałką muszę ostro skręcać na prawo albo na lewo, żeby kontrować. Plus 50, naprawdę spoko. Spoko, część wygrałem. Nieźle. No dobra. Przybliżyłem wam mniej więcej, jak wygląda korweta, jak się nią jeździ w The Crew. A chciałbym jeszcze zrobić z wami, tak już abstrahując od korwety, misje fabularne, tak? Zostawiliśmy gdzieś sobie na boku całą tą zabawę z fabułą, a to też powinienem przejść właściwie. Tak na marginesie to stunigowałem sobie troszeczkę ostatnio mojego Jeepa Grand Cherokee. Offroady. Grand Cherokee, mam jeszcze Dodge'a Rama, który na offroad niespecjalnie mi się podoba. Nie wiem. Nie podoba mi się po prostu, no. Offroad, mam jeszcze Dodge'a Chargera, który nie wiem, czy został poprawiony. Natomiast najbardziej podoba mi się Grand Cherokee. Troszeczkę dałem mu inne malowanie, to jest malowanie Season Pass. Zmieniłem mu z przodu zderzak, dodałem inny spoiler. Wcześniej miałem z włókna węglowego. No i z tyłu mam teraz
4 rury wydechowe, a wcześniej miała tylko 2. I naprawdę bardzo fajnie mi się tym samochodem jeździ. Świetnie się nim wchodzi w te offroadowe zakręty takim power slide'em. To jest absolutnie fajna rzecz. No ale dobra, tutaj mamy misję frakcyjną. Solo. Spluwa, tak się nazywa ta misja frakcyjna. Części jakiejś tutaj konkretnej zdobyć raczej nie zdobędę, ale zobaczymy. Oh yeah. Zobaczcie, jak to wygląda. A co do stabilności? Dojdź na miejsce, ok. A zobaczmy. Chyba jednak wolę jechać drogą. Ten samochód za bardzo zarzuca na bez... Ja pierdziel, jak to wygląda. Właśnie to wam chciałem też pokazać, nie? Jak się bardzo zmienia kierunek jazdy takim właśnie driftem, to dużo lepiej widać tą dynamikę gry dzięki właśnie rozmyciu ruchu. I to mi się strasznie podoba. I dlatego teraz lubię jeździć offroadami i samochodami rajdowymi. Ale bajer. O i teraz płotki, nawet jak widzicie, bez problemu da się rozwalać. Wcześniej one naprawdę bardzo dużo prędkości zawierały. To zupełnie jakbyśmy taranowali jakieś metalowe płoty. I to mi się strasznie podoba, że twórcy słuchają jednak tych graczy gdzieś tam na tych forach, czy czytają komentarze pod każdą jakąś taką aktywnością na temat tej gry. I biorą pod uwagę te opcje. To mi się podoba, że ta gra w jakiś tam sposób się rozwija, tak, że ona nie jest martwa. Nie wiem, czy dokończyłem temat ze stabilnością, bo jeszcze przed patchem, jak grałem, miałem spore problemy z crashowaniem gry. Po prostu maksymalnie, jakie przyjeździe po dowolnej, po godzinie grania, po prostu grę wywalało. Teraz jest naprawdę spoko i takich problemów nie ma. Po prostu nie ma. Można sobie grać, ile się chce właściwie. Była tu taka misja frakcyjna, ja ją pewnie nie raz jeszcze będę robił tutaj dla was, bo ona jest bardzo fajna. Też się jechało offroadowcem, jechało się chyba przez jakiś park narodowy, bo była tam taka specjalnie zrobiona droga, jechało się dość ostro w dół, po też takich trochę slalomach i naprawdę to wyglądało niesamowicie. Przejeżdżało przez takie wydrążone drzewa, jak w pewnym momencie w Need for Speed Hot Pursuit 2. Czy nawet w Rivalsie był taki skrót, że właśnie przez wydrążone drzewo się jechało. Wow! Ekstra! Ale zajebiście! Uwielbiam te offroady. Naprawdę w tej grze one wyglądają świetnie. Pamiętam, że w Test Drive Unlimited 2 jazda po offroadach też była, ale nie było to tak ekscytujące, wiecie? Brakowało tych efektów graficznych, które są w The Crew, chociaż nie było to aż takie złe. Nie było to przede wszystkim nudne w Test Drive, jak po prostu takie zwykłe jeżdżenie po asfalcie. Tam troszeczkę, moim zdaniem przynajmniej, jeździło się plastikowo po tej drodze. Co to w ogóle za drzewo było? Jakieś wyschnięte. Plastikowo dosyć się jeździło. Czy tu się jeździ plastikowo w The Crew? Ciężko stwierdzić. Ja naprawdę jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tej gry. Nie lubiłem, kiedy ją wywalało, ale ten ostatni update naprawdę przywrócił jakby takie pozytywne myślenie na temat jej. I no po prostu gra mi się świetnie, tak? Za każdym razem, kiedy tu biję. Dużo osób też mówi, że a Lucek, to dlatego, że ty mało grasz. No to jest fakt, no ja sobie dawkuję tę grę, mam jeszcze inne gry, w które gram. I po prostu jak chcę grać w The Crew, to gram w The Crew, jak nie chcę grać w The Crew, to gram w inną grę, no i to jest, myślę, takie zdrowe podejście do tej sytuacji, tak? No dobra, ile tam jeszcze kilometr nam zostało? Prawdopodobnie jadę do ostatniego punktu. Kurde, troszeczkę rozwaliłem... A, pojadę tutaj, zobaczymy. Troszeczkę rozwaliłem tego mojego Jeepa. Mam nadzieję, że się zaraz nie rozwalę. Zobaczcie, jak na tym bezdrożu mój Jeep zwalnia, prawda? I udało się. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.